Wygracie to Sasza Modolo pokazał klasę sprintu, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Morale są wysokie, także mam nadzieję, że ta pasa będzie kontynuowana nadal. Przyjaciele i rodzina wiedzą, że dzisiaj jesteśmy obok ciebie? Myślę, że tak. Po 50 km przejeżdżamy przez moją rodzinną miejscowość, także na pewno... Będzie doping. Mam taką nadzieję i liczę na to. No i dzisiaj inny zupełnie etap, bo etap górski. Tak, wjeżdżamy w pierwsze góry, które znam jak własną kieszeń, gdyż codziennie tam trenuję. Także dam siebie wszystko, żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat dla mnie i dla drużyny. Trzymamy kciuki i pozdrawiamy Przemysław Niemiec! Zapraszamy kolejną ekipę. Sasza Modolo, zwycięzca wczorajszego etapu z Betą w Katowicach. Ja mocno pozdrawiam Saszę Modolo! Numerem 143, mistrz świata, Rui Alberto Faria da Costa. Z numerem 75 w tej chwili Bora Hansgrohe, Gregor Milberger, mistrz Austrii z tego roku. Sasza Modolo, zwycięzca etapu z metą w Katowicach. Zawodnicy dojeżdżają, no i za chwilę ciśnienie na scenie będzie rosło. Ekipa Teamu Novo Nordisk, ekipa FDŻ, Trek Segafredo. A nie mówiłem, że jeśli gdziekolwiek spotkasz kolarza i otrzymać autograf, to na starcie. Tak jak teraz od Przemka Niemca. Jaworz Goszczyrk, 161 km, Team Novo Nordisk. Ekipa, która dostała zaproszenie do udziału w wyścigu od Czesława Langa. A za chwileczkę Quickstep Floors i Niki Terpstra. Kolarz, który wygrał słynny monument Paryż-Roubaix. Team Novo Nordisk. Christopher Williams. Jona Centala. Dawid Lonzano-Riba. Javier Mejas. Andrea Peron. Charles Dalle. Martin Versor. Przez za chwilę.